jesteśmy już po meczu. Wisła Kraków wygrywa z Mistrzowi Połowice po szalonym konkursie 11. No słuchajcie, naprawdę dreszczowiec, thriller, horror. Ja się nie spodziewałem, idąc na ten mecz, co tu się wydarzy. To znaczy tak, no, trzeba sobie ten mecz na pewno rozłożyć i posegregować. Na pewno pierwsze 45 minut najlepsze wykonanie Wisły. Też po prostu 1-1, chociaż tak naprawdę bez barw na Kraki, na akcji bramki. Najpierw na Wisły, na 1-0. Sisse i później Błyska musiał odpowiedź gości. Druga połowa, to już więcej emocji. Wisła Kraków napierała, atakowała, Puczka konsekwentnie się broniła, natomiast też nie grała tylko w obronie, wchodziła ładnie z kontrataków, starała się grać o takie pozycje, naprawdę nieźle to wyglądało. Pomysł Radosława Sobolowskiego na grę, czyli wymiany podań, gra szybka kombinacyjna, no nie wydaje mi się, że to wypalało, wydaje mi się, że po prostu brakuje tego wykonawców, wierdziła liczba straconych piłek, niepotrzebnych faul czy błędów technicznych, natomiast to, co było najbardziej interesujące, no to dogrywka i rzuty karne, w dołączonym czasie gry, oczywiście bramka dla Białej Gwiazdy, absolutny szał radości na trybunach, 2-1, kapitalne zagranie Luisa Fernandeza i wykończenie Radando, czyli akcja zmienników, tylko że którzy weszli w drugiej części spotkania wraz z ich wejściem, no ta gra Białej Gwiazdy się ożywiła, to było widać. Dogrywka, jedna żółta kartka, jedna czerwona kartka, przepraszam, dla Puszczyny-Rubice, później zaraz druga, czyli piłkarze gości grają w dziewiątkę, kontra jednastka, Białej Gwiazdy, Wisła nabiera, Wisła przeciąga, czas Wisła już patrzy na zegarek, kiedy wszystko wydawało się, że się skończy, że Wisła Kraków wygra, przechodzi do 1-8, nagle Puszcza się zrywa, no nie chcę powiedzieć bramka z przypadków, no ale jednak zupełnie nieoczekiwana i piłka ląduje w siatce, 2-2, konkurs 11, naprawdę ogromne emocje, aż speaker i wszyscy na stadionie po prostu zamarli, nie wiedzieli, co się dzieje, czekali tylko jak na coś, co musi się wydarzyć, rzuty karne. Konkurs kończył wynikiem 6-5, ostatniego karnego marnuje Frelek, znaczy marnuje broni, kapitanie Kamil Brodal, fantastyczna interwencja, właściwie dwie interwencje, bo dwa rzuty karne obroniłem przez tego bramkarza, naprawdę Mikołaj Biegański będzie miał konkurencję, no a Wisła sprawiła swoim kibicom niebywałe emocje, no przepchnęli ten mecz, no nie było łatwo, bo Puszcza oczywiście to jest lider pierwszej ligi, to też nie jest drużyna z przypadku, natomiast no, gra Wisła na pewno zostawia jeszcze wiele do życzenia. Momentami cieszy, jest jeszcze dużo pracy, no to co jest, jakby najbardziej satysfakcjonujące dla podopiecznych Radosława Sobolewskiego, no to, że grają po prostu dalej. Dzięki, tyle ode mnie z tej strony, zachęcam oczywiście na relacje z tego spotkania, powiedzmy kulisy, bo nagrałem troszkę szerszy materiał, który znajdziecie na moim kanale.